Czy coś naprawdę chcesz zmienić w swoim życiu? Witam Cię w kolejnym odcinku spotkania z cyklu Elitarna Kobieta. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że cykl Wam się spodobał, że dajecie mi wsparcie, że chcecie, żebyśmy o tym rozmawiali. Także ja bardzo, bardzo na wstępie dziękuję. Nazywam się Beata Nowotnik, zainicjowałam cykl właśnie i chcę rozmawiać, chcę Ci pokazać, że zasługujesz na to, żeby być elitarną kobietą, a o tym, jak to zrobić, będziemy sobie systematycznie rozmawiać. Były już dwa odcinki. W poprzednich odcinkach mówiłyśmy o tym, że miej odwagę na lepsze życie. W drugim odcinku miałam gościa, pamiętacie? Ania Bo jest nauczycielem języka włoskiego, jest pedagogiem, jest przedsiębiorcą i mówiła o decyzji. A dzisiaj ja z Tobą chciałabym porozmawiać o działaniu. Chciałabym Ci opowiedzieć o Wielkiej Trójce. Jeżeli nie słyszałeś o Wielkiej Trójce, nie słyszałaś o Wielkiej Trójce, to zostań ze mną. Widzę, że się już powolutku zbieracie. Bardzo Was proszę o udostępnienia i zaczynamy. Ten cykl, tak jak wspomniałam, to jest też moje doświadczenie. Dzielę się tutaj z Tobą moim doświadczeniem, tym jak ja pracuję nad sobą. Pamiętasz, że ja w pewnym momencie swojego życia podjęłam decyzję o zmianie drogi zawodowej. Chciałam lepszego życia i w tym kierunku idę. Odeszłam z zawodu, który bardzo kochałam, odeszłam z zawodu, który był moją pasją, ale nie dawał mi satysfakcji finansowej. Więc mogę powiedzieć, że jestem praktykiem i w tym, co mówię i w swoich działaniach. No właśnie. Na początku chciałabym, żebyś zadała sobie pytanie. O, Moniczka jest z nami. Witaj, Moniczko, super, że jesteś ze mną, dziękuję. Zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz coś robić? Ja na 100% zaangażowałam się w marketing sieciowy i odpowiedziałam sobie na pytanie, dlaczego chcę robić marketing sieciowy? To jest mój przykład. Co chcesz osiągnąć? Jakie chcesz mieć cele? Ile w ciągu dnia masz na to czasu? Ale uwaga, tu także będę stawiała nacisk na to, żeby była systematyczność i będę mówić o wytrwałości właśnie. Co myślisz na ten temat? Jakie są Twoje myśli? Kolejne pytanie, jakie są Twoje przekonania? Jakie jest Twoje nastawienie? I czy wierzysz w to, że to się zrealizuje? To jest kilka takich punktów właśnie, jeżeli chodzi o działanie. Słuchaj, ale teraz muszę Ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Pierwsza rzecz to, dam Ci przykład moich live'ów. Na początku bardzo się przed nimi wzbraniałam, później wskakiwałam na te live'y i one trwały bardzo króciutko, bo jakoś nie wiedziałam, co mówić, więc szybciutko wychodziłam. Potem zaczęłam sobie notować treści, żeby więcej mówić. I słyszałam też takie głosy, że tak się obnażam, że właściwie co ja robię w tym internecie. Natomiast ja miałam cały czas jeden kierunek – dać wsparcie innym osobom. Teraz zainicjowałam ten cykl Elitarna Kobieta, bo tak poczułam w środku. I mimo, że może na live'ach na początku nie jest dużo osób, bo ja wiem, że live'y są odtwarzane, bo ja dostaję od Was takie informacje, to ja to robię, bo czuję, jestem tego pewna i moje myśli są ukierunkowane na to, że swoimi treściami, doświadczeniami daję Wam wartość. Gdybym poszła w innym kierunku, zrobiłabym jednego live'a, drugiego live'a i w pewnym momencie doszłabym do wniosku, nie ma ludzi, to po co ja to robię i w ogóle, a są ode mnie lepsi, to co by się stało? Zarzuciłabym to i straciłabym tą możliwość komunikacji się z Wami. Dlatego tak bardzo ważne jest to, co myślisz o swoim działaniu, co myślisz na swój temat. I teraz zobacz, co myślisz na swój temat, o tym, o miłości do siebie, zrobię osobnego live'a, ale co myślisz na swój temat? Nikt na początku, trzeba się do swojego głosu na wizji przyzwyczaić. Jeżeli myślisz, że głos masz taki, że go pokochasz, jest wszystko z Tobą w porządku, że to, co przekazujesz, jest wartościowe,
takie są Twoje myśli, to pójdziesz w tym kierunku. A jeżeli, zobacz, myśli mogą Cię wspierać albo mogą Cię zatruwać. I to jest tak bardzo podobnie jak z nastawieniem. Bardzo, bardzo podobnie. I kolejna rzecz, czy wierzysz w to, że to zrealizujesz? Ja mogłabym powiedzieć właściwie, po co ja tu wchodzę, po co o tym myślę i poświęcam ten czas. Przecież są ode mnie lepsze osoby. Przecież jest mnóstwo fantastycznych mówców, mentorów, przewodników. No ale gdzie ja tu taka Beata Nowotnik sobie mogę tutaj wskakiwać, dawać cokolwiek do Was mówić? A ja, zobacz, mam inne przekonanie, myśli, nastawienie i wiarę. Jakie mam inne? Że trafię na osobę taką, trafię na kobietę taką, która powie jedną rzecz. Dzięki Tobie zmieniło się moje życie, nastawienie, mam inne myśli, inaczej się czuję i głęboko w to wierzę i ja wiem, że takie osoby się pojawią. To jest mój sposób myślenia teraz, ale nie było tak zawsze. Nie było tak zawsze. Ja sugerowałam się tym, co powiedzą o mnie ludzie. Sugerowałam się tym, że kiedy weszłam na drogę marketingu sieciowego, to ja tutaj wykształcona osoba zajmuję się czymś takim. Co to w ogóle jest ten marketing? Będę się kogoś prosić, żeby coś, marketing to sprzedaż, a ja nie lubię sprzedawać. Czyli wszystko to, co się u mnie teraz wydarzyło, to jest przepracowane. To jest przepracowane. Dlaczego? Dlatego, że ja weszłam na drogę rozwoju osobistego, do której Cię bardzo serdecznie zachęcam. Zachęcam Cię do tego, żebyś wszedł na drogę rozwoju osobistego, bo rozwój osobisty pomoże Ci poukładać siebie. Muszę Ci powiedzieć, że teraz, kiedy pracuję w marketingu sieciowym, miałam taki czas, kiedy szybko robiłam, 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 ale przyszedł październik, kiedy nie miałam na to siły. Przyszedł październik, kiedy po prostu potrzebowałam coś w sobie przepracować i sobie na to pozwoliłam. Ale dlatego, że między innymi czytam książki, do których Cię bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. Joe Dispenza, jak zerwać z nałogiem bycia sobą i o tym Ci opowiem jeszcze więcej. Wybrałam sobie swoich mentorów, których namiętnie, codziennie słucham. Do tego wszystkiego staram się przebywać w towarzystwie osób pozytywnych, z dobrym nastawieniem, osób, które są skoncentrowane na celu. Biorę udział w licznych szkoleniach, kursach i na to przy działaniu nie możesz sobie żałować. Jest mnóstwo osób takich, które dają ogromną wartość bezpłatnie. Dlatego YouTube, Facebook, Instagram to jest skarbnica wiedzy. Ale teraz przejdźmy też jeszcze do kolejnej rzeczy. To jest taki przypadek z mojej struktury. Fantastyczna dziewczyna, kochająca marketing sieciowy, nastawiona na swój cel i wyobraź sobie, że w pewnym momencie się zatrzymała i mówi, nie wie, co się z nią dzieje, nie może iść do przodu, tak jakby się zaczęła z tego wszystkiego wycofywać. I ja zaczęłam z nią rozmawiać. Zaczęłam z nią rozmawiać i mówi tak, wiesz, a może ja się do tego nie nadaję. A może ja jednak tu zostanę, może za dużo chciałam od życia, może coś tam i może coś tam i może coś tam. Ja zaczęłam dość mocno studiować jej przypadek, bo bardzo chciałam jej pomóc. I co się okazuje? Takiego figla, a jeszcze muszę Wam dopowiedzieć, że w momencie, kiedy ona zaczęła się tak jakby wycofywać, zaczęło jej ciało fizyczne dawać we znaki. Zaczęłam czytać, ja akurat nie wiem, czy to przypadek, czy tak miało być. Weszłam w taki rozdział, o którym pisze Joe Dispenza i potem odsłuchałam to także na live'ie u jednej z moich mentorek, które mówią tak, nasz mózg jest wygodny, nasze ciało podąża za naszym mózgiem, mniej więcej w ten deseń, ale co jest najważniejsze, kiedy ty zaczynasz wyskakiwać
ponad swój, ponad to, co masz, to, co jest poukładane, regularne, to, co jest dla mózgu wygodne, mózg daje ci takiego pstryczka w nos. Wróć na swoje tory. A to cię zacznie boleć, a to zaczniesz chorować, a to nagle będą cię nękać coraz gorsze myśli. I to wszystko prowadzi do tego, że ty dochodzisz do wniosku: nie, no ja się w sumie do tego nie nadaję, a może za dużo sobie wzięłam na siebie, a może to nie o to chodzi i tak dalej. I Joe Dispenza pisze w tej książce, jeszcze raz ją pokażę. Pisze w ten sposób, że po prostu najważniejsze w tym momencie wyjść ponad to, to, co nam podpowiada nasz umysł, ponad logiczne myślenie. Wyjść ponad to i powiedzieć: OK, ja tym myślom dziękuję, a robię po swojemu. Mniej więcej w skrócie. Joe Dispenza nazywa coś takiego wielką trójką. Wielka trójka to jest otoczenie, to jest ciało i czas. Wielka trójka, otoczenie, czyli w jakim otoczeniu przebywasz, on to odnosi w taki aspekt też zwierząt, daje przykład i mówi tak, że chodzi o to, że jak długo, ile czas potrzebuje, aby z tego zagrożenia umknąć, tak? Wydobyć się z tego zagrożenia, czyli wejść to środowisko takie wspierające. Jeżeli ja wskoczę w środowisko niewspierające, to finalnie otoczenie mi pokaże: zostań tu, siedź, co ty wymyślasz i w ogóle. Ale kiedy ja z tego wyjdę i sama zdecyduję, koniec, odcinam się od tego i wchodzę w otoczenie wspierające, to zupełnie inaczej. Zaczynamy tak jakby złotej trójce dawać, czy tej wielkiej trójce dawać pstryczka w nos. Następnie jest ciało, to co Wam powiedziałam. Moja koleżanka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, zaczęło jej ciało fizyczne mocno dawać we znaki. I to tak jakby pokazywało: ty zostań, czyli ciało z umysłem się dogadało, umysł zaczynał ciału pokazywać: nie wymyślaj, tylko wróć, bo tam było nam dobrze. I kolejna rzecz to myśli. Jak długo o tym, co cię wspiera albo nie wspiera, będziesz myślał? Jak długo pozwolisz sobie na to, czy chcesz dać energię myślom negatywnym czy pozytywnym. Czy to jest łatwe? Nie jest łatwe w działaniu. Jeżeli sobie to wszystko poukładamy i przepracujemy, działanie tak jakby będzie nam dużo prościej działać. Natomiast ja robiłam wiele rzeczy pomimo siebie. Ja robiłam, bo muszę, bo powinna, bo tak się. No, bo jak nie zrobię to, to czy tamto, czy siamto. I zobaczcie, kiedy zrozumiałam, co się dzieje, przepracowałam swoje myśli. Ja uważam i mówię to głośno, że marketing sieciowy jest fantastyczną możliwością zarabiania pieniędzy i rozwoju własnego biznesu. Teraz myślę tak. Kiedyś się go wstydziłam. Myślę tak. Marketing sieciowy, a marketing sieciowy, może inaczej, firmy działające w marketingu sieciowym różnią się. Trzeba wybrać dla siebie to, gdzie plan finansowy nam pozwala godnie zarabiać. Może być taka różnica. Czyli ja jestem zachwycona marketingiem sieciowym. To są moje myśli. Teraz wiem, że w marketingu sieciowym muszę wykonać pewne kroki, że ważne jest kontaktowanie, że ważna jest rozmowa z ludźmi. Jeżeli ja mam w swojej głowie jedno, jeżeli do kogoś zadzwonię, wczoraj miałyśmy takie fantastyczne spotkanie w naszym zespole z taką kobietą, trenerem Adrianą Bąkałą. Widzę, że tu i dziewczyny są, Monika i Agnieszka, i Andrzej jest, gdzie właśnie mówiła o tym Ada. I ja tu jak najbardziej się z tym zgadzam, że jeżeli moje przekonanie jest takie, że ja dzwonię do kogoś i daję mu informację, że to jest wartość dla niego, to bardzo prosto jest mi wykonać ten telefon, ale przedtem ja się wstydziłam podnieść i powiedzieć komuś, że może mieć w życiu lepiej. Co jest jeszcze bardzo ważne w działaniu? Tak jak powiedziałam, nastawienie, moje myśli. Jeżeli do mnie rozmawiam z ludźmi, słyszę nie i nie i nie, a też tak słyszę,
to ja w tym momencie mówię: OK, wszystko jest w porządku. Nie, to jest moja praca, a tak, to jest moja płaca. W związku z tym umiem sobie to wytłumaczyć po swojemu i robię dalej, rozmawiam. Muszę Wam powiedzieć, że kiedy pojechałam, dostałam od mojej liderki propozycję wyjazdu na targi do Bielska-Białej, na targi zdrowia. Gdzieś tam w rozmowach okazało się, że będzie bardzo dużo firm z mojej branży. I tak sobie myślę, tak na początku przeszła mi myśl, jak to będzie? I doszłam do wniosku jednego: jak to będzie, będzie wspaniale, fantastycznie, bo osoby przyjdą do mojej energii, do mojej osoby. Ja w ogóle się nie zastanowiłam, że ktoś może mieć lepsze produkty, tańsze, w ogóle inaczej. Nie, ja wiedziałam, że ja i moja koleżanka przyciągniemy swoją energię, dlatego że ludzie idą do ludzi. To było moje nastawienie, takie wysłałam myśli i tak wierzyłam. I słuchajcie, tak się faktycznie stało. Nim cokolwiek jeszcze dopowiem, to jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bardzo Was proszę, napiszcie w komentarzu. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o ciało fizyczne, trzeba się ciałem fizycznym zaopiekować. Kiedy poukładamy myśli, kiedy pokażemy, oszukamy trochę nasz mózg i powiemy: ej ty, daj spokój, ja wiem co robię, to jest moje życie i ja decyduję. Te wszystkie dolegliwości związane z odczuwaniem fizycznym ustąpią. Jeszcze tak zerknę do moich kartek. To co mówiłam, że przyjdą takie momenty, kiedy będziemy miały albo będziemy mieli lekcje do rozwiązania. Nie mówię problemy, bo problemy nie ma problemu, są lekcje do rozwiązania. I takie lekcje do rozwiązania, to okazuje się, że na początku mnie bardzo wkurzały, że coś sobie zrobiłam, nagle bach, coś mi nie wyszło, jakiś problem, jakiś. I do czasu, kiedy nie zrozumiałam, że to nie jest problem, to jest lekcja do rozwiązania i lekcja do rozwiązania daje mi jakiś kolejny skok w moim rozwoju. Zupełnie inaczej do tego zaczęłam podchodzić. Lekcje do rozwiązania będziemy dostawać. Ważne jest to, żeby się usiąść, wziąć głęboki oddech, przemyśleć, co mogę w tym kierunku zrobić. Jeszcze bardzo ważna rzecz przy działaniu. Słuchajcie, bardzo Was proszę, jeżeli chcecie się rozwijać, iść do przodu, nie oglądajcie po prostu wiadomości, nie słuchajcie radia. To jest moje doświadczenie. Można słuchać muzyki, można wiele, że tak powiem, rzeczy oglądać, ale to, czego Wy, coś, co będzie Was wzmacniało. Gdybyście mnie na tą chwilę zapytali, co słychać w świecie, nie wiem. Wiem tyle, ile mi powie małżonek. Dlaczego? Ponieważ na pewne rzeczy nie mam wpływu, a zauważyłam już wiele lat temu, że słuchając radia cały czas się słyszy: to źle, tamto źle, same tragedie, same dramaty. A przecież ja przebywałam wokół osób takich, które dużo dobrego robiły i w ogóle o tym dobrym się nie mówi. To też jest taka troszeczkę manipulacja naszymi myślami, manipulacja nami. Więc bardzo Was proszę, jeżeli ktoś mówi, i tu się z wieloma mentorami zgadzam, jeżeli ktoś mówi, że kryzysy, że z dnia na dzień coraz gorzej i gorzej, i gorzej, to jest tylko straszenie nas. Ja tego nie obserwuję, ja tego nie oglądam. Ja jestem tu i teraz skupiona na celu i do tego Was zachęcam. Skupiona na celu, zastanawiam się, jaką wartość mogę dać drugiej osobie, co mi pomoże się rozwinąć. I to, kiedy wyłączyłam media, oglądam to, o czym ja decyduję, słucham tego, co ja chcę, przebywam wśród osób pozytywnych, nastawionych na rozwój, ja czuję, że ja się rozwijam. Jeżeli w swoim środowisku mam osoby, które zaczynają ciągnąć mnie w dół, ja z tego środowiska wychodzę. Ja z tego środowiska wychodzę albo staram się o pewnych rzeczach po prostu nie rozmawiać. Ja nie wiem, czy macie jakieś zapytania. Z mojej strony to tyle. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie, że byliście cały czas ze mną, za udział, za to, że tutaj zaglądacie. I swoim nastawieniem zapraszam Was na kolejny wtorek. I pamiętajcie, działanie to jest
rzecz bardzo ważna w naszym życiu, ale to, co chciałam najbardziej powiedzieć, kiedy nasze myśli są na tak, kiedy wiem, dlaczego to robię, kiedy wiem, że będę miała lekcję do rozwiązania, kiedy mam w to wiarę, taką niezachwianą wiarę, wszystko się Wam zrealizuje. I tego z całego serca Wam życzę. Osiągajcie cele, miejcie takie fantastyczne życie, takie, jakie sobie wymarzycie, bo w pełni każdy z nas na to zasługuje. Dziękuję Wam za spotkanie, do zobaczenia i widzimy się w przyszłym tygodniu, we wtorek.